Głównym celem spotkań jest zwiększenie świadomości mieszkańców Radomia w kwestiach radzenia sobie z przestępczością. Jak podkreśla Robert Prygiel, zależy mu na tym, żeby Radom był bezpiecznym miastem. Wiemy, że dla każdego z nas zdrowie jest najważniejsze, a jak myślimy o zdrowiu, to jednym z pierwszych myśli, jaka wpada nam do głowy, to jest bezpieczeństwo, bo wcale nie trzeba wchodzić w konflikt, żeby być zwycięzcą. Dariusz Loranty, główny prelegent spotkania, przez lata był czołowym negocjatorem policyjnym. Zrealizował on blisko 50 brawurowych akcji przy porwaniach dla okupu. Był także pierwowzorem postaci Goebbelsa w filmie Pitbull Patryka Wegi. Oczywiście to nie będzie szkolenie na zasadzie, jak się bronić w momencie przestępstwa, bo ja uważam, że obronić się mogą osoby tylko, które mają pewną pamięć mięśniową. Natomiast są bardzo skuteczne metody unikania bycia ofiarą przestępstwa. Jak podkreśla Dariusz Loranty, Radom od lat znajdował się na trasie jego podróży pomiędzy Warszawą a miejscem zamieszkania. Dlatego też zdecydował się wziąć udział w spotkaniu z mieszkańcami miasta. Radom to jest takie wielkie miejsce ma w moim sercu, dlatego że pochodzę z pobliskiego Kunowa. I żeby się dostać do Kunowa, to po drodze mam Radom. Mam bardzo silne, emocjonalne związki z Radomiem. Podczas spotkania zaprezentowane zostały statystyki, według których wynika, że Radom niestety nie należy do bezpiecznych miast. Uczestnicy mogli wziąć udział w anonimowej ankiecie, w której wskazywali miejsca w naszym mieście, które budzą największe obawy bądź są postrzegane jako niebezpieczne.